Tym razem w tej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mamy do rozdysponowania w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie Koźlu kwotę prawie 9 milionów złotych na realizację 10 zadań przez 11 samorządów terytorialnych. To są duże pieniądze, to są pieniądze niebagatelne. Droga stosunkowo niedługa, nieduża, bardzo potrzebna. Jest ona zlokalizowana w Pałowiczkach, ulica Ogrodowa. Oprócz tego oczywiście przebudowaliśmy plac przyległy do tej drogi. No i bardzo ważne powstało nowe przejście dla pieszych oświetlone lampami, które są na, napędzane solarne. Ulica Wschodnia w która łączy ulicę Bolesława Chrobrego. Bardzo długa ulica, no nowa nawierzchnia, jest odwodnienie drogi, mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję, a teraz są bardzo zadowoleni, mimo że na razie mają trudności w dojeździe do domostw.